gdyby nie sąsiad, sąsiad, to mój Boże, sąsiadka, to umarłbym. Dbają o mnie, mój Boże. Starają się. Dachy lecą, rynny niezrobione, dach niezrobiony, wszystko pada. A jak pójdziesz do administratora, to on później. To po prostu o naszej dzielnicy zapomnieli. Do tego jeszcze nam zrobili ogrzewalnię, my mamy małe dzieci. No schodzą się ludzie różni, wiadomo jak jeden. No po prostu jest tragedia mi tu mieszkać. Ja osobiście w domu nie mam wody, bo też się starałam właśnie, żeby mi założyli wodę, no ale niestety odpływ na własny koszt. 42 lata się pracowałem, uczciwie, chory jestem, mam dwie cebuliny. Sześćdziesięcioletni pan Stanisław Kasiński mieszka samotnie w 16-metrowym lokalu bez wody i toalety. Jest po operacji, utrzymuje się z niewielkiej emerytury i jak mówi, nie stać go na remont mieszkania, a tym bardziej podłączenie wody czy kanalizacji. To jest tak, że nie ma takich warunków. Wody nie mam. Na korytarzu zbiorowa jest. Ja mam komórkę zarwaną, leci mi wszystko. W domu mam makabrę. W budynku mieszka około 25 rodzin. Mieszkańcy mówią o swojej sytuacji, że jest bardzo trudna. Toaleta oraz zimna woda znajduje się na wspólnym korytarzu. Nie mają dostępu do łazienki, bo jej nie ma. Tylko część mieszkańców zrobiła remont na własny koszt i dzięki temu mają dostęp do wody. Ale nie wszystkich było stać na remont mieszkania. W złym stanie są ubikacje, z których muszą korzystać nie tylko dorośli, ale i dzieci zamieszkujące budynek. To są wasze toalety, z których musicie korzystać? Ja korzystałem, o proszę. Jak tu teraz usiąść? No tragedia, no. Ja tu nie usiądę na tym. O to chodzi, no. Boję się tego, no. A robię w kubełek, do kubełka i wylewam i pukam, szczotkę mam tutaj, no co? Ja się właśnie kontaktowałam, bo chciałam mieć wodę w domu. Niby wszystko już było okej, już mieliśmy ustalone, kiedy przyjadą i dzwoniąc dwa dni wcześniej, pan przybysz właśnie stwierdził, że muszę zrobić odpływ na własny koszt. A już pismo było napisane, rozmawiałam, że ma wszystko być zrobione, a dwa dni przed faktem okazuje się, że mi nie podłączą wody, bo muszę odpływ na własny koszt. No wiadomo, grzyb jest, no bo czy to pranie, wiadomo, zimową porą, no to trzeba, mamy te piece, tak? Ogrzewanie jest kaflowe, mamy piece, no to wiadomo, czy pranie, no to w domu musi się suszyć, tak? Nie powiem, córka ma astmę, ja mam też astmę, no i no tak to wygląda, tak? Teraz właśnie nam tą ogrzewalnią zrobili, że boimy się dzieci puścić po prostu samych, no bo to wiadomo, czy z psem, żeby wyszła taka dziewczynka czy coś, no nie ma takiej opcji, bo się boimy po prostu o to. Wie pan co, tutaj ludzie to przeważnie przychodzą z eksmisji, ale też nie chcą przyjmować mieszkań, jeżeli nie ma wody, jest wspólna ubikacja, brudny korytarz. I jest jakaś pralnia śmieszna, która powinna być zagospodarowana na toalety. To też tak nie powinno wyglądać. Bo było, nie było, jak ja to mówię. My komorne płacimy i chcemy się, żeby nas traktowali jako pełnowartościowych obywateli, a nie jakieś odrzutki. To tak trochę nieładnie. Dachy lecą, rynny niezrobione, dach niezrobiony, wszystko pada. A jak pójdziesz do administratora, to on później. My jako lokatorzy pytamy się czemu? Czyż komorne płacimy? Nie ma, jeżeli zarząd nieruchomości twierdzi, że są ludzie, co mają zadłużenie, ale nie można wszystkich chować do jednego wora. Bo my chcemy tu normalnie żyć, jak ludzie. A jeżeli nie jest robione są rynny, nie jest robiony dach, to wiadomo, że wszystko pada, wszystko leci. Także woda do piwnicy również się dostaje. No ale do piwnicy, a do piwnicy ja akurat mieszkam na parterze i później mam wilgoć w domu. My się niczym nie różnimy od normalnych ludzi. My też pracujemy, też oddajemy podatki, też żyjemy. W
Ja wcale nie w moim zamiarze jest nikogo oskarżać. Broń Boże, ale tak to nie powinno wyglądać. To są komórki, do których nie możemy wejść. Mieszkania są w bardzo fatalnym stanie. Administrator tak naprawdę pewnie tutaj nie był wcale, moim skromnym zdaniem. Jest tutaj tragicznie podrapane ściany i instalacja elektryczna w pewnych miejscach też tutaj nie jest zabezpieczona. Wilgoć jest tak naprawdę podstawowym elementem tych mieszkań. Tynki spadające, po prostu wszystko. Naprawdę, jeżeli miasto nie wykona w najbliższym okresie jakichś dodatkowych tutaj remontów w tym zakresie, w tych budownictwie, myślę, że po prostu z roku na rok ten stan będzie się pogorszał na tyle, że w końcu tych mieszkańców będzie trzeba stąd w jakiś sposób usunąć. Zdaję sobie z tego sprawę, że można, że tu nie wyciągnie się królika z kapelusza i że ci ludzie na przykład, powiedzmy, nie płacą za czynsz albo nie chcą płacić, bo z drugiej strony za co tu płacić, jeżeli tak naprawdę tutaj nie ma żadnych warunków. Nie rozumiem tego, dlaczego skoro w centrum robi się inwestycje za ponad 30 milionów, to mieszkańcom nie zrobi się toalety chociażby za 300 zł. To naprawdę nie są duże pieniądze w porównaniu z tym, ile kosztuje inwestycja w naszym mieście w centrum, w Kutnie. Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie w miarę możliwości wykonuje drobne remonty. Jednak dyrektor Marian Sierpiński podkreśla, że problemem jest zadłużenie lokatorów. Dług mieszkańców mimo niskiego czynszu sięga około 200 tysięcy złotych. Generalny remont będzie możliwy dopiero w kolejnych latach. I w związku z tym, z uwagi na to zadłużenie czynszowe, z uwagi na niski czynsz, no nie robi się jakichś tam generalnych remontów, bo po prostu remontujemy w pierwszej kolejności budynki, gdzie lokatorzy płacą czynsz. Płacą czynsz, mają czynsz wyższy. Oczywiście, jest tam kilka rodzin, co regularnie płaci czynsz. Te rodziny wcale tam nie muszą mieszkać. Powinny złożyć wniosek u nas o wynajęcie lokalu komunalnego, czyli w lepszym standardzie, na lokal mieszkalny. Jeżeli do tej pory nie zrobiły, to powinny zrobić. To są mieszkania dla rodzin, które nie mają dochodów albo mają bardzo niskie dochody i głównie dla rodzin eksmitowanych, czyli budynek przede wszystkim jest przeznaczony pod eksmisję. Te rodziny, które płacą, w każdej chwili mogą wniosek złożyć i ubiegać się o lepszy lokal komunalny. Gdyby lokatorzy zapłacili przynajmniej 50% tego zadłużenia, natychmiast wchodzimy z jakimś tam większym remontem, na przykład z instalacją kanalizacyjną bezpośrednio do mieszkań. Jeżeli ja tu mam na wykazie, że na budynku występuje 190 tysięcy złotych długu, przy tak niskim czynszu, to należy sobie to przeliczyć, ile ludzi, jak długo musiało nie płacić. Fakt, że ten dług w części to przeszedł z poprzednich mieszkań, bo tam część ludzi mieszka po eksmisji. Po eksmisji te długi przechodzą z poprzedniego mieszkania. Także no, trzeba byłoby tam z tego ogólnego długu odjąć to zadłużenie z tych poprzednich mieszkań. Ale dostali eksmisję, zamieszkali tutaj i wraz nie płacą. Mało tego, nie chce się nawet wniosku złożyć na dodatek mieszkaniowy, który dodatek mieszkaniowy często pokrywa w większości całość opłat czynszowych. Całość. Jeszcze tworzy się nadpłata z tytułu tego, że najemca otrzymuje ryczałt za ogrzanie mieszkania czy za energię elektryczną. Także nawet nie chce się co niektórym złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy. Różni ludzie, różne historie, różne powody tego, że znaleźli się właśnie w tym miejscu. Wszystkich łączy problem jeden i ten sam – warunki, w jakich przyszło im żyć. I choć przez wiele lat rodziny dawały sobie radę, proszą jedynie o wodę, toaletę i niecieknący dach. Czy zarząd stanie na wysokości zadania i znajdzie pieniądze w kolejnych latach na remont budynku?